Siema, witam Was na kanale Po Prostu Geek. Dziś mam dla Was kolejny zestaw, a będzie to zestaw z LEGO Brickheads. Tak jest, a oto ten zestaw. Tak jest i mamy oto pierwszy zestaw, którego dzisiaj zrobimy recenzję. Jak widzicie, jest on z serii Jurassic World, więc zaczynajmy. A więc tak, mamy zestaw o numerze 71614 i mamy tutaj dwa brickheadsy w tym zestawie. Jeden to jest Owen, a drugi to jest Blue, czyli główni bohaterowie Jurassic Worldu, którego już były dwie części tak naprawdę, a szykuje się trzecia część. Ja osobiście za brickheadsami przepadam, ale są tacy, którzy za bardzo nie przepadają za brickheadsami. Dla mnie to takie Lego popy. W każdym bądź razie, jak wygląda pudełko? Tutaj widzimy front pudełka, czyli obie figurki od frontu, można powiedzieć tak samo. Z tyłu mamy figurki pokazane z profilu jednego, drugiego oraz tak, jak one wyglądają na podstawkach. Albo jak się je montuje na podstawkach. Myślę, że nie ma co dłużej przedłużać. Zobaczmy, co jest w środku. I dobra, i tak nam się prezentuje środek. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy jedną instrukcję do Blue i mamy drugą instrukcję do Owena. Tak jest. Czyli jak powstają headbricksy. Tutaj na końcu mamy pokazane inne, co możecie sami stworzyć, zbudować, wymyśleć. Poza tym mamy dwa woreczki z numerem 1 i z numerem 2, czyli tak samo jest podzielone. Fajnie, bo możemy na przykład zbudować to w dwie osoby. Czyli jedna osoba może zająć się Owenem, a druga może zająć się Blue. Bardzo fajna sprawa, fajnie, że nie jest to wymieszane i że mamy tak to podzielone. Dobra, a teraz zabieramy się do budowania. Zaraz wracam. I wracamy ze zbudowanymi brickheadsami. Jak widzicie, prezentują się całkiem dobrze. Bardzo mi się podobają, jak zwykle zresztą moje legowe popy. Zacznijmy może od Owena. Tak jest, czyli od tej oto figurki. Co charakteryzuje tą figurkę, to że ma bardzo ładny nadruk na froncie. Jak widzicie, na klocku 2x2, bardzo ładny nadruk koszuli oraz tutaj na klockach z jednym stadem prostokątnych mamy co? Mamy kieszenie od kamizelki. Bardzo ładnie się to komponuje. Tutaj mamy resztę koszuli, pasuje wszystko kolorami. Tak wygląda ta figurka od przodu, tak wygląda z prawego profilu. Od tyłu oraz lewy profil. Uważam, że jest bardzo ładnie wykonana. Jak widzicie, tutaj spodnie w kolorze niebieskim, kamizelka w kolorze jakim? Brązowym oczywiście. No i jak zwykle duża plątanina włosów na głowie. Tak jest, duża plątanina włosów na głowie. Poza tym mamy tutaj całkiem spore działo, jak widzicie, z zastrzykami albo inaczej z nabojami usypiającymi albo uspokajającymi dla dinozaurów. Też bardzo fajnie to jest rozwiązane. Powiedziałbym, że prawie wygląda jak pistolet Hanna Solo, ale jednak się różni. Figurka bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy tak do końca przypomina postać z filmu, którą mogliśmy widzieć, w którą wcielił się Chris Pratt. Czyli Owena, ale i tak bardzo mi się podoba. Przejdźmy teraz do drugiej figurki, czyli Blue, tak jest, czyli dinozaur. Jeden z głównych dinozaurów, którego mogliśmy zobaczyć w obu częściach filmu Jurassic World. I tak figurka prezentuje się od przodu, całkiem fajnie. Jak widzicie, ma tutaj brzuszek koloru takiego piaskowego i ten piaskowy tam przechodzi dalej. Dalej mamy prawy profil. Widzicie tutaj charakterystyczne niebieskie paski, które przenoszą się od głowy aż do ogona. Przechodzą tutaj. Tak wygląda tył.
Tak wygląda lewy profil i znowu wracamy do przodu. Jak widzimy, tutaj mamy cztery klocki z nadrukami, czyli tutaj widzimy uzębienie tego oto dinozaura Blue oraz tutaj widzimy charakterystyczne, można powiedzieć, łuski dla dinozaurów, jeśli tak można to ująć, ale przyjmijmy, że tak jest, że to są łuski. I mamy to wszystko po obu stronach. Sama figurka, chyba bardziej mi się podoba figurka Blue od figurki Owena. Co wy na to? Jak myślicie, która jest lepsza? No ja uważam, że ta jest fajniejsza. Coś innego, całkiem inny Brickheads. Trochę inna konstrukcja, widzimy, że ta głowa jest przesunięta w przód. Bardziej mamy ogon, małe łapki. Także ewidentnie widać różnicę, jeśli o to chodzi, bo tutaj we wszystkich innych Brickheadsach właśnie ręce wyglądają tak. Tutaj mamy małe łapki, prawie jak u tyranozaura. No i oczywiście różnią się przodem, z przodu, z profilu, jak widać, ale bardzo mi się podobają kolory tego dinozaura. Ten zielony, ciemny, jasny i do tego niebieskie. Wszystko jest bardzo ładnie dopasowane, a w tej figurce bardzo mi się podoba nadruk. Uważam, że są świetne. Uważam, że są świetne i niech tak zostanie. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka recenzja i co? I zapraszam Was na kolejny odcinek albo na kolejne wiecto, które pokaże się w niedzielę. Mam taką nadzieję. A jak nie, to za 2 tygodnie. Na pewno będzie. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Kliknijcie lajka oczywiście. Zostawcie suba, zostawcie komentarz, który Brickheads się Wam bardziej podobał. Albo czy lubicie Brickheadsy, albo czy nie lubicie Brickheadsów. Ja na pewno lubię. A więc ja żegnam się z Wami. Bądźcie grzeczni i niech geek będzie z Wami. Yo!